Mamy daną pewną funkcję F od X równa się 1 przez X minus 1. No i tutaj mamy wykres tej funkcji narysowany, kawałek tego wykresu. I teraz naszym zadaniem jest znaleźć, ja może to napiszę, liniowe liniowe przybliżenie, liniowe przybliżenie tej funkcji F od X w otoczeniu w otoczeniu punktu x równa się minus 1. To co to znaczy? Zastanówmy się. Co to jest za punkt, który x równa się minus 1? Minus 1 mamy tutaj, więc to jest punkt na wykresie tej funkcji gdzieś w tym miejscu. No i teraz mamy znaleźć liniowe przybliżenie. No współrzędną x tego punktu znamy, współrzędną y tego punktu łatwo obliczyć, bo wystarczy wstawić do wzoru tej funkcji i obliczyć ile jest f od minus 1. A to będzie 1 podzielić przez minus 1 odjąć 1, czyli to będzie minus 1 druga, czyli to jest punkt o współrzędnych minus 1 i minus 1 druga. To jest ten punkt, który tutaj zaznaczyłem. No i teraz mamy znaleźć liniowe przybliżenie, czyli przybliżenie tej funkcji za pomocą prostej, czyli jakiejś takiej prostej o. No to tutaj jak jesteśmy w otoczeniu tego punktu, to ta prosta niewiele się różni od tej funkcji. Jak oddalamy się od tego punktu, no, no to oczywiście ta prosta coraz bardziej od tej funkcji się różni. Tutaj wykres tej funkcji się tutaj zagina coraz bardziej, ale w pewnym otoczeniu taka prosta jest w miarę dobrym przybliżeniem tej funkcji. No i teraz mamy znaleźć właśnie taką prostą, która najlepiej przybliża tę funkcję w otoczeniu tego punktu. No i to jest oczywiście prosta, która jest styczna do wykresu tej funkcji i przechodzi przez, przez ten punkt. Czyli musimy znaleźć równanie stycznej do wykresu funkcji w tym punkcie. Do tego się to sprowadza. No a takie równanie stycznej to ma postać y równa się a razy x dodać b. To jest ogólne równanie prostej, która jest wykresem funkcji. Prosta, która jest wykresem funkcji, ma zawsze takie równanie. No więc teraz należy znaleźć te współczynniki a i b. No Ten współczynnik A, przypomnijmy sobie, to jest taki współczynnik, który mówi nam, jak jest nachylenie tej, tej, tej prostej. Czyli mogę na przykład napisać takie równanie, że Y odjąć jakiś inny Y1 powiedzmy, to się równa A razy X odjąć jakieś X1. Czyli jak mam dwa punkty, jeden o współrzędnych XY, drugi o współrzędnych X1, Y1, to jak wezmę różnicę współrzędnych Y i współrzędnych X, no to ten przyrost x -a pomnożony przez a daje mi przyrost y. Mogę to też napisać w ten sposób, że to y minus y1 podzielone przez x minus x1, że to jest a, czyli przyrost y podzielony przez przyrost x. Jeżeli mamy dwa punkty, które leżą na, na pewnej prostej, no to dowolne dwa punkty, jak wstawię tutaj, to ten stosunek zawsze będzie stały dla prostej. No więc to jest ten współczynnik kierunkowy, a z drugiej strony wiemy, że ten współczynnik kierunkowy jest równy wartości pochodnej tej funkcji w tym punkcie właśnie. Więc teraz sobie obliczymy w związku z tym pochodną tej funkcji. Zanim obliczymy pochodną, to ja może tutaj przepiszę wzór tej funkcji jeszcze w takiej postaci, w której będzie mi łatwiej zróżniczkować. Że Napiszę, że to jest x-1 do potęgi minus pierwszej. No i teraz obliczymy pochodną. f' prime od x to jest zgodnie z regułą, jak się różniczkuje funkcję potęgową, muszę ten wykładnik tutaj napisać przed nawiasem. Będę miał minus 1 razy x minus 1 do potęgi o 1 mniejszej, czyli do potęgi minus drugiej. No i tutaj mamy jeszcze w nawiasie pewną funkcję, więc muszę pomnożyć przez pochodną tej funkcji wewnętrznej. No ale pochodna tego to jest po prostu 1, bo mamy x minus 1 to jest tylko przesunięcie o stałą wartość. Pochodna tej funkcji wewnętrznej jest 1. Mógłbym tego nie pisać, ale napisałem, żeby nie było żadnych wątpliwości. Czyli ostatecznie mogę napisać, że to jest po prostu minus x minus 1 do potęgi minus 2, czy jak to woli, napisać, że to jest minus 1 przez x minus 1 do kwadratu. No i teraz ten mój współczynnik a to jest wartość tej pochodnej, to jest f prime w punkcie minus 1. No to obliczmy. Wstawmy tutaj minus 1 za x, czyli mam minus 1, to jest minus 1 odjąć 1 do drugiej. Minus 1 odjąć 1 to jest minus 2, minus 2 do drugiej to jest 4, czyli to jest minus 1 czwarta. Ten współczynnik A jest równy minus 1 czwarta. Czyli to już na pewno wiemy, napiszemy sobie tutaj. A równa się minus 1 czwarta, żeby nie zapomnieć. A teraz jeszcze musimy obliczyć B. Ten współczynnik B. I oczywiście wiele sposobów jest, które nas do tego doprowadzą. Najprościej jest moim zdaniem wstawić po prostu tutaj do równania, do równania tej funkcji współrzędne tego punktu, przez który ta prosta ma przechodzić. Ta prosta ma przechodzić przez punkt o współrzędnych 1 i minus 1 druga. Tak jak tutaj na samym początku powiedzieliśmy sobie, że to w, w tym punkcie bo ta styczna się spotyka z wykresem tej funkcji. Czyli muszę wstawić te współrzędne, współrzędną x i współrzędną y tego punktu do tego równania. No to wstawmy. Czyli y jest minus 1 druga, równa się a, jest równe minus 1 czwarta, minus 1 czwarta, to jest moje a, razy x, które jest równe minus 1, razy minus 1. I dodać b. No i widać, że z tego równania wyliczę b. Tak, Czyli przypominam, to są współrzędne to są współrzędne tego mojego punktu. współrzędna x i współrzędna y i współrzędna x, a to jest moje a. To jest moje a. No ale to równanie łatwo rozwiązać, bo mam takie równanie minus jedna, druga Równa się minus 1 czwarta razy minus 1 to będzie 1 czwarta dodać b. Mogę teraz odjąć 1 czwartą od, od obu stron, minus 1 druga odjąć 1 czwarta to będzie minus 3 czwarte, bo to po sprowadzeniu do wspólnego mianownika będzie minus 2 4 odjąć 1 czwarta to będą minus 3 czwarte równa się b. Czyli ostatecznie mogę tutaj sobie dopisać, że b musi być równe. Minus 3 czwarte. Tak mi wyszło z rozwiązania tego równania. Czyli ostatecznie, tutaj na dole z lewej strony znajdę jeszcze trochę miejsca. Mogę napisać, że równanie tej mojej prostej ma taką postać. Y równa się, a jest równe minus 1 czwarta, minus 1 czwarta, razy x dodać b, a b jest równe minus 3 czwarte. I to jest liniowe przybliżenie tej. Funkcji w otoczeniu punktu x równe minus 1. No i oczywiście można się zapytać, dlaczego tutaj kazali nam znajdować liniowe przybliżenie funkcji w otoczeniu, a nie zapytali nas, żebyśmy znaleźli równanie stycznej do wykresu funkcji w tym punkcie. No to może po to, żebyśmy właśnie skojarzyli, że ta styczna ona służy między innymi do tego, żeby, przy, żeby przybliżać funkcję za pomocą funkcji liniowej w otoczeniu tego punktu, że ta styczna jest właśnie takim liniowym przybliżeniem tej funkcji f od x w otoczeniu tego punktu styczności.